chcę dzisiaj zakończyć cykl o Duchu Świętym. To jest 15 część. Potem też zrobimy z tego płytę. Bóg jest Bogiem zmian. Jest niezmienny w swojej istocie, ale jest Bogiem zmiany. Duch Święty to Duch zmian. On w ogóle nie działa na płasko. Cały czas tak samo. Taki nie jest Święty Duch. Rozumiesz? On nie działa w ten sposób. Zmiana to jest fakt, że ktoś lub coś staje się inny niż był dotychczas. Czy że coś staje się inne niż było dotychczas? Inne. List do Hebrajczyków 7:12 mówi: skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Gdy zmienia się kapłan, to zmienia się prawo. Gdy zmienił się kapłan, to zmieniło się prawo. To się zmieniło. Zauważcie, jak to działa. Do tej pory, póki Jezusa nie było na ziemi, funkcjonowały jakieś prawa. I wszyscy byli zgodni, że tak należy. Gdybyś przed przyjściem Jezusa mieszkał w Izraelu, to do głowy by ci nie przyszło opowiadać o takich rzeczach, o których mówisz tutaj dzisiaj w kościele. Żaden Żyd nie ustałby i nie powiedziałby tak: o, jest dzisiaj czas łaski. Jak tam kogoś zabije, to mi Jahwe przebaczy. Oni nie mieli takich kategorii myślowych. Rozumiecie? Takie coś nie istniało w umysłach ludzi. Po prostu nie było czegoś takiego. Dlaczego? Bo był inny kapłan. Ktoś inny sprawował w tamtym czasie formułę duchową. Czy to był inny Bóg? Nie, to był ten sam Bóg. Tylko jakby inna jego część była odbierana przez ludzi. On sobie dobrze pracował nad tym, żeby pokazać ludziom tą drugą część, kolejną część i ułatwić im wszystko, ale to trzeba było nad tym popracować. Więc kiedy przyszedł Jezus, to była ta druga część. Ale wcześniej nikt nie wiedział, kto to jest Jezus. Oni mogli sobie prorokować: Immanuel, narodzi się z dziewicy, ale to wszystko było w ich głowach bardzo płynne. Niektórzy z nich, prorocy, mogli na ten temat wiedzieć cokolwiek więcej. Natomiast kiedy przyszedł Jezus, skończył 30 lat i ruszył w służbę, zaczęły się problemy. A jak po kolejnych 3,5 roku umarł, wstał z martwych, wstąpił do nieba i wstąpił jako Święty Duch w ludzi, którzy w Niego uwierzyli, no to się w ogóle zaczął koszmar w Izraelu. Bo ci ludzie w ogóle wyszli i zaczęli mówić tak: stare przeminęło. Koniec. Z wysiłkami, z usiłowaniem. Koniec. No i tamci, którzy byli propagatorami prawa, stali się na nich patrzyli. Mówili: o co chodzi? Oni mówili: stary umarł, nowego kapłana. Arcykapłan. Oni zaczęli go nazywać arcykapłan. Mówi: jemu trzeba co innego teraz robić niż poprzednio. Bo prawo jest proste.
Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi nastąpić zmiana prawa. Ewangelia Jana 1,7 mówi: prawo bowiem zostało nadane przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Zauważacie ogromną różnicę? To są inne koniunkcje duchowe, to jest coś innego w ogóle. Coś innego. Inny rodzaj w ogóle jakby pożywienia. Jedno jest jak, nie wiem, bułka z masłem, drugie jak woda. Inne rodzaje. To jakby inne rodzaje gruntu. Jedno jest jak beton, inne jest jak w ogóle, na przykład, nie wiem, ruchome piaski. To zupełnie coś innego jest. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Jedna część. Łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Co się stało? Zmiana nastąpiła. Zmiana. Bóg jest Bogiem zmian. On dokonuje zmian. To nie jest Bóg stagnacji. To nie jest Bóg bez ruchu. To nie jest Bóg linii prostej. Takiego Boga nie ma. Ja wam pokazuję na kawałku historii tylko. Bo ja mógłbym się dalej w to bawić i pokazywać jakby różne koniunkcje. Jakiś mi Duch Święty pokazał zegar duchowy cały. Jak to od początku świata w ogóle mam to rozrysowane w domu. Jak to od początku świata w ogóle przeszło. To jest kilka jakby duchowych takich okresów. I w każdym z tych okresów co innego się działo. Inne były prawa. Rozumiecie, o co chodzi? Inne prawa. Pierwszy okres, na przykład, ja mam tylko takie pokazałem wam prawa, jak funkcjonowały. Pierwszy okres po opuszczeniu ludzi, po wyrzuceniu ludzi z raju, jest okresem takim, gdzie nie ma żadnego problemu, na przykład, żeby współżył brat z siostrą, matka z synem, ojciec z córką. To była norma i tak powstało życie. Rozumiecie, o co tu chodzi? Życie tak powstało. Życie. To było normalne. W tamtej rzeczywistości duchowej. To nie był problem. Jak ludzie czasami o tym słyszą, ja mówię, jak ty uważasz, a jak powstali pierwsi ludzie? Co im się, jak to było? Co się stało? Oni tak współżyli ze sobą. A że żyli po 1000 lat, to tych dzieci rodzili. Potem w historii Izraela jeszcze w ogóle takie rzeczy zostawały. Córki Lota nachlały własnego ojca i obydwie z nim spały i porodziły dzieci, bo to było u nich dość normalne. Już potem to zanikało w tej historii, ale to było jeszcze dość normalne, to jeszcze w historii się w ogóle, to normalna sprawa. Rozumiesz? Tak samo jak ludzie nie rozumieją na przykład, jak wyglądały tamtejsze prawa w stosunku do wypowiedzi Jezusa. Jezus, ostatnio mówił tutaj przyjaciołom, mówi, Jezus mówi, będziecie jeść moje ciało i pić moją krew. Wiecie, dlaczego Jezus tak powiedział? Bo w tamtym czasie było dosyć normalną rzeczą na Bliskim Wschodzie, że jeżeli ty walczyłeś z jakimś wrogiem, tylko że zacnym, wielkim i potężnym, na przykład z królem sąsiedniego królestwa i ty go zabiłeś, to dość normalną rzeczą było, że ty go potem co? Zjadałeś. Podawało się takiego króla na stole. Trzeba w historii troszkę pogrzebać, wystarczy w to popatrzeć. Zjeść króla, którego się pokonało, wielkiego wojownika, było dość normalną rzeczą. Ponieważ oni wierzyli w to, że zjadając tego wojownika, przejmą jego siłę i strategię. Dlatego Jezus na przykład używał takich analogii. Pokazywał, ja jestem tu największym strategiem, największym mistrzem i trzeba mnie co? Zjeść. Zaraz umrę i trzeba mnie zjeść. On mówił do ich wyobraźni, rozumiecie, o co chodzi? My dzisiaj z tego robimy wielką teologię. Ale Jezus to nie był teolog, dzięki Bogu Najwyższemu. On mówił do tych ludzi na poziomie ich rozumienia. Takie były rzeczy w tamtych czasach.
że się o tym nie chce gadać. Rozumiecie? A tak było. Dopiero w prawie mojżeszowym były informacje, żeby nie mieć stosunków seksualnych ze zwierzętami. Bo dla nich to było normalne w tamtym czasie. Nikt się nie dziwił. Nie było cię stać na żonę, miałeś kozę. Bo żona kosztowała. Rozumiecie? Trzeba było żonie dom wybudować, a kozie starczyłem, wbudowałeś szałas. I nikt się nie dziwił i nie mówił, ty jesteś niedobry, bo ty z kozą służyłeś. Rozumiecie? Bo nie byłeś w porządku, jesteś pragmatykiem. To jest inny sposób myślenia. Co chcę wam zasugerować na samym początku, żebyście zrozumieli, że rzeczywistość się zmienia. Bo zmiana dla chrześcijanina to jest w ogóle coś takiego, jakby go człowieku obuchem w łeb wpadł. Właśnie tekst. Nakaz brzaka było lepiej. A udowodnić ci na podstawie pisma, że nie? Na podstawie pisma już nawet poleci mi budynek. W moim życiu przez 19 lat chodzenia z Bogiem nigdy wczoraj nie było lepsze niż dzisiaj. Bo jeśli wczoraj było lepsze niż dzisiaj, to byłbym jakimś idiotą. To znaczy, że ja się musiałbym zatrzymać albo cofnąć. No kurczę! Zresztą będę o tym zaraz mówił. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela powoduje, że w życiu człowieka zaczyna się dziać, zaczyna działać inne prawo. Takie prawo, które umożliwia temu człowiekowi wprowadzanie w praktykę rzeczy dotychczas niemożliwych. Kiedy przyszedłeś do Jezusa, to otworzyły się w twoim życiu drzwi do zrobienia rzeczy, których wcześniej zrobić nie mogłeś. Rozumiesz? Wszedł do twojego życia nowy kapłan i weszło nowe prawo. Weszły nowe możliwości. Wcześniej ich nie było, bo nie było kapłana. Nie było komu sprawować tego. A teraz on przyszedł. Objawienie Jana 21:15. Rzekł ten, który siedzi na tronie, oto wszystko nowym czynię i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Kiedy on wszedł, to otworzył przestrzeń do zmian. Nie spotkałeś Jezusa Chrystusa po to, żeby zostać w miejscu, w którym byłeś. I chodzenie z tym Jezusem Chrystusem to nie jest chodzenie po linii prostej, tylko to jest przeskakiwanie z przestrzeni w przestrzeń, z przestrzeni w przestrzeń. Rozumiecie to? Zmiany są przypisane nowym przestrzeniom. Wchodząc w nowe przestrzenie, zaczynamy mieć zmienione życie wokół. Rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Nie wolno nam się bać zmian rzeczywistości. Nie wolno nam się tego bać. Ponieważ mamy nowe życie z nowym kapłanem według nowych prawideł. Rozumiecie? Jeżeli chcesz nowego, a wszyscy krzyczymy, że chcemy nowego, to musisz zdecydować się na zmianę. Bo ty nie pójdziesz w nowe, idąc tym samym tempem i w taki sam sposób. To jest niemożliwe! Ludzie często do mnie mówią, kiedyś byłeś inny. Ja mówię, jasne! No jak mogłem nie być inny? No byłem. No bo się zmienia. No zmieniam się. No jakbym się nie zmieniał, to wtedy byłby problem. No tak, ale taki jak ty byłeś wtedy, to wtedy to mi się podobało. No ale to ty tam zostałeś, a ja jestem już tutaj. Chodź! Nie, to ty wróć! Posłuchaj. Wiesz, co to jest za rozmowa? To jest taka rozmowa z Bogiem. Masy chrześcijan
Bóg mówi chodź, a chrześcijanin mówi wróć. Wróć Panie. Wróć Panie do tego miejsca. Kiedy przeżywałem to czy tamto, a Bóg mówi dziewczyno, chłopaku, w ogóle nie ma tego. Ale Panie, wtedy było fajnie. Wtedy było dobrze. Było cudownie. Chcę wam coś pokazać. Nie ma Boga, który jest Bogiem niezmieniającym się. Rozumiecie? To jest Bóg, który cały czas zmienia się, będąc jednocześnie niezmienny w swoich prawidłach. Ale On cały czas się zmienia. Wiecie, jak religia powstaje? Czy ktoś przeżywa i mówi, taki jest Bóg. Jasne, że taki jest. Ale nie tylko. Taki też. Wszystkie religie, wszystkie opierają się na tym, że został jakiś obraz Boga potraktowany jako ostateczność. I te religie cały czas robią ten sam numer. Idą w tą samą stronę, wracają, idą, wracają, idą, wracają. Święta różnego rodzaju, tradycje, które powstają. To nie tylko w chrześcijaństwie, to w całym w ogóle, w całym, we wszystkich religijnych systemach takie coś jest, rozumiecie? Kalendarze, pory roku. Paweł to się za włosy targał, jeśli je miał. Rozumiecie? On mówi, czemu przestrzegacie pór, czemu przestrzegacie czasów, czemu tego robicie, czemu tamtego, to wszystko paletra. Ale oni nie rozumieli tego, bo oni mieli takiego Boga w swoich głowach. A Bóg mówi, ale to się wszystko zmienia, idziemy do przodu, do przodu. Do przodu. Dziewiętnaście lat temu poznałem Jezusa. Teraz obraz Boga, którego poznałem 19 lat temu, a obraz Boga, z którym ja przebywam dzisiaj, to jest taka wielka różnica, rozumiecie, jak w ogóle noc i dzień. Dlaczego? Czy On się zmienił w swojej istocie? Nie, On się nie zmienił. On jest jaki? Nieskończony! A mój skończony umysł, bo mam skończony umysł, w naturalny sposób chciałby zostać w jakimś tam elemencie tego Boga i tak tam sobie żyć. Dopasowuję do tego doktrynę. Więc teraz zgadnijcie, co ja muszę zrobić. Ja muszę przyjść do Niego z tym moim kulawym umysłem. Moją kulawy umysł. Rozumiecie? I powiedzieć, Panie, pomóż mi. Bo ja nie nadążam za Tobą. Zrób coś ze mną, żebym ja nie bał się zmian. Nie zmian na moich warunkach, tylko zmian na Twoich warunkach. Na Twoich warunkach. Rozumiesz? Na Twoich warunkach, Boże. Ja tak do tego przyszedłem. Może nie wypowiadając te słowa, które teraz wam powiedziałem, bo teraz jestem cwaniak, bo umiem to wszystko nazwać. Ale pewnie tak nie nazwałem. Natomiast moje serce za tym poszło, bo ja w ogóle cały czas widziałem Boga. Wiecie na przykład, co mnie bardzo dotykało? Ja po nocach siedziałem i oglądałem na przykład takie chrześcijańskie kanały, nie znając języka angielskiego oczywiście, ale oglądałem tych wszystkich kaznodziei, przełączałem tylko, tu Rosja, tu Tajlandia, tam człowieku to, tu taki, to Ameryka była taka, to taka. W ogóle siedziałem, ja mówię, Boże, wszystko jest inne. Ten jest inny, tamten inny. To się dzieje tak, takie rzeczy, tam się dzieją inne rzeczy. Widziałem cały czas tylko te fundamentalne prawdy, które są tą niezmiennością. Ludzie się rodzą na nowo, są uzdrawiani, są uwalniani, są wskrzeszani, dzieją się cuda, ale różnorodność tego zjawiska jest tak potężna, że się w głowie nie mieści. Jedni działają w taki sposób, inni taki, jedni z powietrza, drudzy z ziemi, inni spod ziemi. Ja mówię, Boże, ale jazda! I teraz mówię, wiecie, moje pierwsze pytania to były takie,
który ty Boże prawdziwy jesteś. Ale potem, po latach, to zobaczyłem, że nie który ty Boże prawdziwy, tylko ja mam wąski umysł. Mówię, ale jestem wąski w środku. I wtedy właśnie te słowo Pawłowe przeczytałem w ogóle, że w ogóle ciasnota jest w sercach waszych, Koryntianie. To w ogóle, to wy jesteście nieotwarci na zmiany, Koryntianie. To wy macie ciasno. To nie jest z Bogiem problem. To wy macie ciasno. Ja powiedziałem, Boże, ja nie chcę mieć ciasno. Nie, 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 nie. Ja chcę być człowiekiem otwartym na zmiany. Bo z Tobą się chodzi, przeskakując z zmiany w zmianę. Duch Święty to duch zmian. Nowa rzeczywistość wymaga nowego przyrządowania. Nowego. Nowego przyrządowania. Zupełnie nowego. Rozumiesz? Zupełnie. Ludzie się na przykład dziwią, że im się mówi, kiedy przychodzą do nas do wspólnoty, mówię, nie słuchaj innych, mówię, skończ z tym wszystkim, zacznij słuchać nas. Od początku wszystko zbuduj, zapomnij o różnych rzeczach, których się nauczyłeś do tej pory. Ale jestem nawrócony tyle i tyle. Dobra, to nieważne, tam ile ty nawrócony jesteś. Od początku, dawaj. Bo tutaj zobaczysz zupełnie inną formułę, formułę, która działa. Wchodzenie w nowe to rozwój, a rozwój opiera się na zmianach. Zawsze, każdy rozwój opiera się na zmianach. Jeżeli nie chcemy zmian, to nie chcemy rozwoju. Jeżeli odrzucamy zmiany, to odrzucamy rozwój. Rozumiecie? Nie ma takiej magicznej sztuczki, żeby Duch Święty działał w nas ku rozwojowi, jeśli my nie zdecydujemy się na zmiany. Ja w ogóle uważam, że to lęk stoi za tym, że ludzie nie chcą zmian. To jest lęk. To jest lęk. Nie chcą zmian. Ludzie nie chcą różnych rzeczy zrobić. Boją się. Rozumiesz? Banalnych rzeczy nie chcą zrobić. Banalnych. Zmiana miejsca zamieszkania. Zmiana samochodu, zmiana wyglądu, zmiana czegokolwiek, zmiana czegoś, jakaś zmiana pracy, zmiana w ogóle, wiesz, takie rzeczy się, bo zmiana dla nich to jest szok, zmiana, w ogóle sam fakt, zmiana, taka informacja, to już jest ból jakiś w środku. I modlić się zaczynają, teraz posłuchaj, co robią, modlą się, Panie, zachowaj mnie w tym stanie, w którym jestem, w tej pracy mnie zachowaj, Panie. Ja nie wiem, ilu z was się tak modliło, a teraz sobie wróć, kiedy były problemy w pracy. Rozumiesz? To modliłeś się w ten sposób. Ojcze, modlę się, żebyś usunął wszystkie przeszkody w tej pracy. Rzadko kto się pomodlił w ten sposób. Ojcze, czy to jest czas na zmiany? Czy to nie jest przypadkiem tak? Ja nie mówię, że nie ma takich modli, że się usuwa problemy. Też, jak najbardziej. Tylko są ludzie, jest ich masa w kościele, szeroko pojętym kościele, gdzie w ogóle oni by chcieli w tej samej pracy zostać do końca życia. No może, żeby tam, no może coś by zmienił, to by parę groszy więcej zarobił. A jeszcze najlepszy robią, jak się modlą na takie dwa sposoby bardzo sprzeczne ze sobą. Mówią tak, Panie, chcę zarabiać dużo więcej pieniędzy i mówią, Panie, sprawdź, żebym w tej pracy nie miał problemów. Przecież my na ziemi żyjemy. Ja czasami z kimś siadam, jak chce ktoś ze mną o tym rozmawiać, będę tylko tak, słuchaj, pracujesz tutaj, tak. Przecież wiesz, że największe pieniądze, jakie możesz zarobić, to są takie w tej pracy. Tu się nie zarobi więcej. Po prostu nie. No ale, jak ja już słyszę ale od niego, to ja już wiem, że on się boi zmian. Bo on by takie jakieś magiczne kółko chciał nam przekręcić i powiedzieć, no chcę zostać w tej pracy i zarabiać więcej. Ale to nie ma takiego czegoś. Jak się modlisz o więcej, to wiesz, to przyjdzie? Wiesz, to przyjdzie? Zmiana! A jak będziesz uparty, bo to też zależy, jak, o co się silnie będziesz modlił.
Jak będziesz uparty, będziesz przystawany tyłkiem w tamtej pracy, ale będziesz usilnie się modlił, proszę Ciebie o to, żeby mieć więcej pieniędzy, to wiesz, coś zacznie dziać? Takie problemy w tej pracy zaczną się dziać, że zacznie Ci Bogiem wychodzić. A wiesz czemu? Bo anioł Cię będzie już wypychał nogą stamtąd. Będzie wyjdź stamtąd. Chcesz więcej kasy, to wchodź stąd. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to jest Bóg zmian, bo Ty się modlisz do Boga zmian. Ty się takiego Boga właśnie modlisz. Do Boga zmian, który to kocha zmiany. On to kocha. On jest zaraz nakręcony tym. Wow, mówi, nową rzecz mu stworzę. Ale nie, człowiek się boi, trzyma się rękami i nogami, mówi, nie, to trzeba jakiś złoty środek, Panie Boże, żeby był wilk syty i owca cała. To nie jest chrześcijaństwo. Nie ma czegoś takiego w chrześcijaństwie, wilk syty i owca cała. Rozumiesz? Albo wilk syty, albo owca cała. Chrześcijaństwo to nie magia. To nie jest magia. To nie magia. To właśnie lękliwi ludzie robią z chrześcijaństwa magię. Będę się modlił i to się stanie. Rozwój bywa bolesny, bo zmiany bywają bolesne. Ale nic nie jest tak bolesne, przyjaciele, jak trwanie w utartych mechanizmach starej rzeczywistości. To będzie najbardziej bolesne, to wcześniej czy później odbije ci jak gałąź w lesie. Ja nienawidzę wytrzymywania. Nie wiem jak wy. Chociaż generalnie Kościół kocha wytrzymywanie. Diabeł im taką miłość wlał w ich serca. Ludzie wytrzymują. Naprawdę. Nie znajdź sposób na zmianę. Nie dam radę. Znajdź sposób na zmianę. Przyjdź i powiedz, chcę zmiany. Duchu Święty. A on będzie ręce zacierał. Dobrze. Dzieciaku. Działamy. Ale wszystko wymieniamy. Wszystko, Panie. Wszystko wymieniamy. Od góry do dołu wszystko wymieniamy. Nie bawimy się, Panie. Jemu w to kraj. Ale rzeczy się nie dzieją, bo ludzie tak się nie chcą modlić. A jeżeli trwają długo w stagnacji, zaczynają gorzknieć, słabnąć. Wiara ich odpada od nich. Rozumiesz? Po długotrwałym czekaniu na coś, rozumiesz? Bez ruchu, twoja wiara jest na wysokości kostek. Słuchajcie, usiadłem sobie wieczorem ostatnio, obejrzałem sobie taki film polski, pod tytułem zapomniałem, taki tytuł. Przypomnisz mi? O dysko polo. Ty nie oglądaj ruchu, proszę Państwa. Zemek. Zemka obejrzałem. Obejrzałem Zemkę. Kurczę. Jak on mnie pasował ten Zemek? Człowieku, chłopak z biednej gdzieś tam pod białostockiej wsi, czy pod Bielsko, coś tam, nie wiem, jakiejś, zabitej dechami takiej. Rozumiecie? Miał nastolatek, miał marzenie, żeby śpiewać. Miał marzenie, żeby śpiewać. Miał swoją suszarkę do włosów, lakier do włosów i robił się na limala. Nawet słuchał tych zespołów takich różnych, był nie taki zespół Aha, niektórzy z Was pamiętają, to nawet do tego stopnia nie wiedział, jak się czyta, mówił Asza na to. O, to jest Asza, mam kasetę Asza. No wreszcie jakiś stryk powiedział, nie Asza, tylko Aha. Nie? Chodzi o to, że w ogóle, wiesz, facet, w ogóle jakimś, rozumiecie, z sweterku wyciągniętym, w ogóle z marzeniami. Razem z kumplem, właściwie z dwoma, tak? Koniem, jakąś furą, jeździli w ogóle na zabawy i śpiewali w ogóle limala, kombi, te inne rzeczy. O, to były ich marzenia. Marzenia. Okej? Okay? Jest w ogóle film pokazany, jak facet realizuje swoje marzenia. Marzenia. Od chłopaka, który w ogóle w
spodniach do kostek gdzieś w jakimś sweterku wyświechtanym, fałszował, łamaną angielszczyznę. Ta angielszczyzna była taka podobna do jaką ja mówię. Angielszczyzną. Śpiewał w ogóle te piosenki po angielsku, słuchajcie. Together, forever, w ogóle ja mówię, a tak jest świetnie to zrobione, to idealnie pokazane jest, nie? W ogóle gdzie idzie do miejsca, gdzie jest milionerem. Idzie po swoje. Idzie po swoje. Wiecie dlaczego? Bo nie bał się zmian. On wręcz wołał o zmiany. Przychodził do matki, jak jeszcze był nastolatkiem, mówi, mamo, mogę pojechać, mogę to. On się w ogóle tego nie bał. A nie miał Ducha Świętego za nim. Wiecie? Zenek nie miał Świętego Ducha. A ty masz całego Świętego Ducha. Zenek się nie bał zmian. Powiedział, że zmiany są przypisane rozwojowi. On to wiedział. On to wiedział. Rozumiecie? My musimy na to spojrzeć z tej perspektywy. Bóg łopatologicznie do nas mówi, jestem Bogiem zmian. Chcesz sukcesu? Muszą nastąpić zmiany w twoim życiu. Niby tego nie widać, ale jak się tylko zastanowisz, to zobaczysz, że gdy się poruszasz, to wszystko zaczyna jakby się przesuwać. Będziesz szedł dzisiaj, zobacz, idziesz, to wszystko się przesuwa. Ale nie dlatego, że to coś się porusza, tylko dlatego, że ty się poruszasz. Wszystko wokół się przesuwa, bo ty się poruszasz. Te rzeczy są stałe, te domy, drzewa, ulice. Ale to ty, poruszając się, zmieniasz rzeczywistość wokół. Rozumiesz? Zmiany zobaczysz wszędzie. Są przyporządkowane życiu. Duch Święty doskonale o tym wie, więc naciska na zmiany w twoim życiu. Wielokrotnie diabeł, którego gromiłeś, to nie był diabeł. Rozumiesz? Wpadłem na to po wielu latach. Że gromiłem Boga, który mnie wypychał. Dawaj, mówi, rób, działaj. Nie bój się, Artur. Ruszaj. Nigdy w życiu mi nie powiedział, jeszcze nie jesteś dojrzały. To jeszcze nie czas na tą zmianę. Rozumiesz? Cały czas czułem go tak blisko i pchającego mnie. Czasami, kiedy jeszcze byłem niedojrzały w mojej głowie, jeżeli chodzi o zmiany, to właśnie wtedy, kiedy dochodziło do trudnych sytuacji, mówiłem, precz diable. Precz! Kurczę, tylko to nie ustawało. I raptem wpadałem w tą sytuację koło i wesoły. Mówię, o, ale co się stało? Bóg zmian wprowadził mnie tam. Potem się tego nauczyłem, już nie wojowałem. Bóg stawia przed tobą wyzwania i stwarza możliwości, bo to jest taki Bóg. On w ten sposób będzie dokonywał ruchu w twoim życiu. Czasami będzie cię wprowadzał w różnego rodzaju zakłopotania, abyś otrząsnął się ze stagnacji i zebrał siły do zmian. Wiele takich sytuacji, w których często jesteśmy zakłopotani, rozumiesz? Jest po to, dlatego tam jesteśmy, bo nie daliśmy się szybko przepchnąć w następne miejsce. Więc w tym miejscu zostajemy i to ma nas potrząsnąć. Rozumiesz? Potrząsnąć. Jeszcze raz wrócę do tematu pracy. Ja nieraz rozmawiałem z kimś, który mówi, kurczę, już w tej pracy, no już mówię, no wszystko mi się wali. Jakby, no nic z nikim już się porozumieć nie mogę. Ja mówię,
Jak myślisz, co to jest? No modlę się, no nie wiem, no... Mówię, no czas na zmiany. No już się nie możesz pogadać, porozumieć z ludźmi, już się nie możesz dogadać. Rozumiesz, masz tego samego świętego ducha, co miałeś rok temu, jak do tej pracy przyszedłeś. Wszyscy wtedy ci mieli brawo, mówili halleluja, jesteś fajny, nawet słuchali Ewangelii, którą głosiłeś, cię nikt cię nie słucha. Nie lubią cię już. Przeszkadzasz im. Te osoby, które rok temu słuchały Ewangelii, dzisiaj rzucają ci kłody pod nogi. Zastanawiasz się dlaczego? Bo to jest czas zmian. Trzeba pożegnać ozięble to miejsce. Nie ruszyć dalej. Wiesz dlaczego tak Bóg robi? Takie zakłopotanie nawet wprowadza, bo cię kocha. Wprowadza cię w to, bo cię kocha właśnie. Bo nie chce, żebyś tam gnił. Ja bym nie chciał patrzeć na swoje dziecko, które gnije w jakimś miejscu stagnacji. Rozumiesz? Nie chciałbym. I to, o czym mówiliśmy wcześniej, a propos rzeka w przekapu lepiej. W kaznodziei Salomona 7:10. Nie mów, jak to jest, że dawne czasy były lepsze niż obecne. Bo to nie jest mądre. Rozumiesz? Dusza człowieka przesiąknięta starą naturą w pierwszej swojej reakcji zawsze chce pozostać w bezmienności. Taka jest dusza. Ona chce w bezmienności pozostać. Każda nasza dusza. Nie ma takiej duszy, która od razu leci wow, 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 zmiany, zmiany, super, 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 wszystko będzie pięknie. Nie. Dusza chce pozostać w swojej bezmienności. Aby dusza trwała w niechęci do zmian, czuwa nad nią demon głupoty. I o tym mówi ten werset. To demon głupoty jest odpowiedzialny za to, że się mówi, o, tamte czasy były lepsze. To demon jest, który mówi, tamte czasy były lepsze. Rozumiesz, o co chodzi? A chrześcijanin siedzi i rozmyśla, no tak, wtedy było lepiej. Przecież to demon do ciebie mówi. Demon głupoty, antymądrość. Bo słowo mówi wyraźnie, rozpatrywanie takich zagadnień jest niemądre. Rozumiesz? To niemądre. Nie ma lepiej. Ja z wczorajszym dniem się rozstaję jak ze śmietnikiem. Rozumiesz? I koniec. Wprost. W ogóle nie jestem sentymentalny. W ogóle. Kiedyś byłem na początku mojego nawrócenia sentymentalny. Im dłużej chodzę z Bogiem, tym bardziej widzę, że Bóg nie jest sentymentalny. Jak może być sentymentalna osoba, która jest wieczna? No, rozumiecie? To jest osoba wieczna, nigdy nie rozpatruje przeszłości ani przyszłości. To jest wieczna osoba. To tylko człowiek siedzi, ogląda zdjęcia. Fajnie, no kurczę, ja nie mówię, że nie, to mamy pudełka zdjęć w domu też. Teraz są telefony, pełne telefony też. Natomiast ja nie. Bo co mnie to, no bo co mnie to, poprzednie wakacje? Ja nie wiem, to co mnie o tamte wakacje, co mnie to obchodzi? Będę siedział, ale było fajnie, nad morzem. Siedzę w Nasielsku, wiesz o co chodzi? Ja będę myśleć, jak było w zeszłym roku nad morzem. Co mnie to obchodzi? Rozumiesz? Nic. Rozstałem się z zeszłym rokiem, z zeszłymi wakacjami. Ja w ogóle rzeczy zachowuję w głowie tylko po to, żeby jak mi się do czegoś miało przydać. Jak nie, to się wyrzuca. Wczorajsze rzeczy się wyrzuca. Rozumiesz? Najpiękniejsze wczorajsze rzeczy się wyrzuca. Najpiękniejsze! Wyrzuca się. Bo to jest niebezpieczne, to jest pułapka. To blokuje przed wejściem w zmianę. Dusza się do tego przyzwyczaja. Dusza się w tym roztkliwia. Jak było cudownie, jak było wspaniale. Won, diable, won, duchu głupoty, won. Idę w zmianę. A on ci będzie jeszcze szeptał. Jak będzie, bo on ucieka, to ty jeszcze szepcze, bo to jest taki kretyn.
jeszcze szepczy ci do ucha. Mówi, ale ty nie wiesz, co tam będzie jutro. Jeszcze chodzi, żebyś na chwilę pozostał w tych nostalgicznych wspomnieniach wczorajszego dnia. Rozumiesz? Żeby jeszcze ta kłopota podziałała, żeby jeszcze pożar cię trochę. Jak świnia to wódkę gryzie. Niechęć do zmian czyni cię głupcem. Niechęć do zmian czyni cię głupcem. Zasiadasz w miejscu głupca, jeżeli nie chcesz zmian. O tym mówi to słowo. Ponieważ gdy nie ma zmian, to nie ma rozwoju. A tylko głupiec się nie chce rozwijać. Żeby zmiany zaczęły następować, trzeba czasami powalczyć, przyjaciele. Nie tylko nie wolno się ich zbać, tych zmian, ale trzeba się zebrać do kupy, trochę powalczyć. Walka ta nie polega na jakimś enigmatycznym mocowaniu się z diabłem, lecz na brutalnym rozdarciu na strzępy własnych stagnacyjnych przekonań. To trzeba rozedrzeć w sobie na strzępy takie myślenie pod tytułem, że zostanę w tym miejscu, w którym jestem. Nie wolno się nad tym zastanawiać. Trzeba to poniżyć. Powiedzieć nie. Nie. Idę do przodu. Całe życie masz iść do przodu, aż do nieba wejdziesz. Całe życie, do ostatnich dni. Do ostatnich dni. Rozumiesz? Całe życie. Każdego dnia masz pytać Pana, czy są jeszcze kolejne zmiany dla twojego życia. Boże, coś jeszcze? A dziś coś jeszcze? To jest profetyczne myślenie. Rozumiecie? To jest właśnie profetyczne myślenie. Nie mów, że nie warto walczyć, skoro nawet nie próbowałeś. Kuba ludzi nie próbowała walczyć. Ja mówię, nie warto. Ja mówię, walczyłeś? Umiesz walczyć? Czy zadałeś 4 ciosy i się zerwałeś? Czy dla ciebie walka to jest właśnie to? Że 3 razy wyznałeś mu to wszystko, czy nie nowym? Rozumiesz? Nic się nie wydarzyło i się cofnąłeś. To jest dla ciebie walka? Walka taka. To ile miałem wyznać? 300 tysięcy. Tak po głupiemu odpowiadam, bo Jezus tak po głupiemu odpowiadał. Potem przyszedł do niego i ile razy mam przepraszać? No my 7 razy 70. Rozumiesz? 7 razy 70. 300 tysięcy razy powinieneś wyznać. Wiesz, do kiedy się wyznaje? A się rzecz zrealizuje. Wiesz, kiedy przestajesz wyznawać? Jak rzecz się stała. To jest bardzo proste. Podnieś się o samochód, przestajesz wyznawać, że masz samochód, jak masz samochód. Jak masz samochód, to już nie wyznawaj, że masz samochód. Dobrze? Póki nie masz samochodu, to wyznawaj, że masz samochód. Słyszycie, co ja mówię do was? To jest bardzo ważne. Chcesz coś w życiu? To wyznawaj, że to masz, póki tego nie masz. Jak masz, przestań wyznawać. Bo wiara jest pewnością, czego nie widać. Jak już widać, to się nie wyznaje. Wiara nie działa, jak coś widać. Jest już? Nie wyznajesz. Jest już? Nie wierzysz. Przestajesz wierzyć, jak już jest. A póki nie ma, to się wyznaje. Ok? Rozumiesz? Codziennie się go zamyka z pilota od telewizora i otwiera przed domem. A więc nie mów, że walczyć nie warto. Warto! Od 19 lat walczę. Jeszcze raz mówię, to nie jest walka z diabłem. To nie jest walka z diabłem, nie walczę z diabłem. Bo z diabłem się nie walczy. Z czym tu walczyć? Diabłem się zarządza, bierze go za ryj i sprowadza na miejsce, które mu się należy. Rozumiecie, o co chodzi? Twarzą do ziemi, ręce szeroko. Rozumiesz? To się nie walczy. Ale co mówi słowo? Toczę dobry bój wiary. Toczę dobry bój wiary.
powiedział apostoł? A więc mamy do czynienia z walką. Mamy do czynienia z walką. Gdy ruszasz, to niebawem, gdy ruszysz, to niebawem zrozumiesz, że to, co dziś wygląda jak wielkie poświęcenie, nie jest czymkolwiek innym jak inwestycją w przyszłość. Wielu ludzi mówi, kurczę, ja tak wiele bym musiał poświęcić dla zmiany. Wow! Przestań myśleć w ten sposób, że musiałbyś wiele poświęcić. To tylko inwestycja w przyszłość. Inwestycja. Rozumiesz? To się jako inwestycję traktuje. Bo jak wejdziesz w te rzeczy, to zobaczysz, jak wspaniałe rzeczy zrobiłeś do tej pory. Zainwestowałeś. Zainwestowałeś swoją wiarę, swój czas. Zrobiłeś to. Księga Amosa 3:3 mówi, czy idzie dwóch razem, jeśli się nie umówili? Prorok pyta o to. Żeby chodzić z Duchem Świętym, Bogiem zmian, trzeba umówić się z Nim na zmiany. Trzeba do Niego przyjść w modlitwie i powiedzieć, ja chcę tych zmian. Ja potrzebuję tych zmian. Ja się zgadzam na te zmiany. Ja pragnę tych zmian, Święty Duchu. Ja wchodzę w te zmiany. Ja się umawiam z Tobą na te zmiany, Święty Duchu. Tak jak prorok powiedział, umawiam się z Tobą na zmiany. Jak się umówisz z Nim na zmiany, to nie będziesz zdziwiony, że zmiany przychodzą. Nie będziesz się też wzbraniał przed tymi zmianami, rozumiesz? Nie będziesz oporny. Tylko pójdziesz w zmiany. W ogóle nie dogadasz się inaczej z Duchem Świętym, z Duchem Zmian, jeśli nie usiądziesz z Nim i nie zgodzisz się w temacie zmian. To się z Nim nie dogadasz, bo w innym języku mówi do Ciebie. On mówi o zmianach, a Ty mówisz o stagnacji. Rozumiesz, o co chodzi? On mówi do Ciebie o tym, że chce Ci coś tam zrobić, takiego, takiego, a Ty mówisz, Panie, aby ja to zachowałbym, to teraz jest. Rozumiesz? Ktoś ma mieszkanie na przykład. Ma mieszkanie. I teraz myśli sobie tak, no fajnie jakbym miał większe mieszkanie. Albo dom. Tak? Ale siedzi w tym mieszkaniu i myśli, i to jest wszystko, co on w ogóle ma. Ma mieszkanie. I myśli, że te większe mieszkanie, ten większy dom, to się tak zjawią. Na przykład, nie wiem, pójdzie na ulicę i ktoś powie, przepraszam bardzo, że chciałem wziąć kluczyki do domu. Nie dostaniesz kluczyków do domu, no może się zdarzyć gdzieś tam jakiś cud, no to takie też są sytuacje. Natomiast najczęściej trzeba, wiesz co zrobić, usiąść w tym mieszkaniu, aha, mam to mieszkanie, ile ono kosztuje, tyle i tyle. Okej, mamy punkt wyjścia. Trzeba to mieszkanie sprzedać, tak? Być może zrobić z tych pieniędzy na przykład jakąś inwestycję, powynajmować jakiś czas, sobie, a potem sobie kupić większe mieszkanie. Ale kiedy chrześcijanin takie rzeczy słyszy, to mu łeb puchnie. Ale to przecież miało być tak... Jak miało być? No powiedz właśnie, jak miało być? A kto ci dał w ogóle jakiś plan, jak ma być? Bo ja 19 lat temu nie dostałem żadnego planu, jak ma być. Wiesz, co ja dostałem 19 lat temu? Objawił mi się i powiedział, chodź za mną. Ale plan! Co do szczegółu? Rozumiesz? Plan gigant! Co ci Pan objawił, że za nim poszedł? Rozumiesz? Taki plan dostał. Wszystko powstaje w drodze. W drodze powstaje. Musisz zgodzić się na zmiany i chcieć zmian, a wtedy Duch Święty będzie mógł działać. Lęk przed zmianami jest demoniczny. Posłuchaj. Każdy lęk przed zmianami jest natury demonicznej.
Chcę mieć męża, Panie, albo chcę mieć żonę. Ale teraz Ci, Panie, powiem, jak to ma wyglądać. Bo on to musi być taki, że nie będzie ingerował w moją prywatność. Bo on też musi uszanować to, co do tej pory ja zrobiłam. Wszystkie moje przyzwyczajenia, wszystkie moje, przecież Panie, święte przekonania. Powiedzieć Ci coś? Jak się pojawi w Twoim życiu mąż albo żona, wiesz co Ci zrobi? Rewolucję. Wywali różne rzeczy do góry kołami w Twoim życiu. Wywróci. Wywróci. A jak potem się zdecydujecie, żeby mieć dziecko, to przyjdzie druga rewolucja. I tak jak Was pieprznie, to będzie jak druga wojna światowa. Jeszcze bardziej fajnie niż małżeństwo. Rozumiesz? Ludzie sobie nie zdają sprawy, o czym on nie mówił. Panie, chcę w ogóle szczęśliwego małżeństwa, chcę w ogóle dzieci, ale nie chcę zmian. Niech on wszystko, czy tam ona, uszanuje, jak jest. Nic nie będzie uszanowane, jak jest. Bo w ogóle zmieni się, w ogóle zmienią się parametry szacunku. Zmienią się. W ogóle wszystko się zmieni. Rozumiesz, o co chodzi? Zmieni się. Zmieni się. Bo to jest taki właśnie Bóg. A diabeł będzie chciał Cię zatrzymać przed właśnie takimi pobożnymi myślami, słowami, tekstami. Gdy dochodzi do punktu przełomowego i widzisz blokadę, to musisz ją zgromić. Jakkolwiek ona będzie silna. I odważnie wejść w zmianę. Bo w miejscu wejścia w zmiany są bardzo silne opory demoniczne. Bardzo silne opory. Czasami trzeba przejść przez piekło, aby chwycić należne Ci szczęście z krzyża. Czasami musisz przejść przez piekło. Obietnica z krzyża jest dana. Ale tam trzeba, kurczę, czasami przejść przez piekło. Rozumiecie? Nieważne jest też, jak się wchodzi w zmiany. Nie wolno Ci brać przykładu z innych ludzi. Jeżeli nie możesz lecieć, tak jak leci ktoś, to przyglądasz się komuś, a ktoś leci w zmiany. Dla niego to jest proste, rozumiesz? Dla mnie dzisiaj jest bardzo proste wchodzenie w zmiany. Tak? Ja sobie tam wlatuję. Ja się w ogóle nawet cieszę. Ja w ogóle kocham takie rzeczy. Rozumiesz? Ja kocham, w ogóle mnie to kręci. Są na przykład dwa rodzaje ludzi. Są takie dwie kategorie ludzi, którzy jeżdżą samochodem, jeżeli chodzi o parkowanie. Jedna kategoria to jest taka, która szuka dużo miejsca do parkowania. Im więcej miejsca, tak. To jest jedna kategoria ludzi. Druga kategoria to jest taka jak ja. Ja uwielbiam wcisnąć samochód w dziurę. Czasami tak go wciskam, czy otwieram drzwi i mówię, kurczę. Dlaczego? Nie kręci sam fakt tam wjechania. Rozumiesz? Mówię, wjadę. Czasami to wychodziłem przez tylnie drzwi. Ale mówię, nie, to muszę tu wjechać. A ja dlaczego ja tu nie wjadę? Przecież w życiu tutaj tego samochodu nie obetrę. Absolutnie. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle mówię, ale fajne. Bo to mnie czegoś uczy. To mnie zawsze czegoś uczy. Ja sobie takie robię różne szkolenia życiowe. Rozumiesz? Sam sobie czasami coś utrudnię, żeby się czegoś nauczyć. Ale jeżeli nie możesz lecieć, jak to widzisz u innych, to biegnij. Nie przejmuj się tym, że nie lecisz jak oni. Jeżeli nie dajesz rady biec, to idź na spokojnie. Idź. Jeżeli nie potrafisz sięgnąć po moc, by iść, jest Ci naprawdę ciężko dzisiaj, to czołgaj się.
czołgaj się. Ale bez względu na wszystko, posuwaj się naprzód. Zmiany w zmianę. Nawet jak będziesz się miał czołgać i nie patrz, że ktoś idzie, biegnie czy leci. Z twarzą w ziemi, ale masz iść w zmianę. Rozumiesz? Ludzie wokół nie są dla ciebie tutaj żadnym wzorem, czy też konkurencją. To jest bardzo osobiste. Bo Duch Święty jest bardzo osobisty dla ciebie. I Duch Święty doskonale wie, w jakim jesteś miejscu. I Duch Święty doskonale wie, jakich potrzebujesz rzeczy, żeby przejść. Ok? I ty masz z Nim swoją drogę do przejścia z zmiany zmian. Ważne, żeby kierunek zachować. Ważne, żeby się nie cofnąć. Bóg dał ci zmiany po to, abyś nie przegapił swojego życia. Abyś wykorzystał szansy na zrealizowanie swoich pragnień. Po to są zmiany ci przez Boga dane. Abyś realnie poznał siebie w Nim i prawdziwie doświadczył miłości. Po to są zmiany. To jest Jego patent na życie. A gdy będzie ci ciężko, a czasami będzie, gdy będziesz pełzać w zmianę, przyciśnięty aż do samej ziemi, a wokół będzie się tylko rozlegał szyderczy śmiech, albo uszczypliwe uwagi. To powiedz do tego popieprzonego życia, co cię otacza, że jedynie w ogóle wiążesz sznurowadła, żeby wejść w swoje błogosławieństwo. Nawet żebyś był zgięty do samej ziemi. Rozumiesz? Nie poddaj się. Nie pozwól na to, żeby to, co cię otacza, wypiło cię z tego rytmu. Nie pozwól, żeby to cię dopadło. Żeby niedowiarstwo cię zjadło. Szyderstwo. Uszczypliwość. Rozumiesz? Nie pozwól na to. Nie tłumacz się otaczającemu cię światu. Podnieś głowę, uśmiechnij się i powiedz: wszystko jest dobrze. Idę po swoje. Idę po swoje. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Robię tak od wielu lat. Czasami droga w zmianę jest tak bardzo samotna. Nikogo tam nie ma. Tylko Ty i Bóg. Wiesz, że tam nikt nie może być zaangażowany. I masz tam przejść. Stara się też otaczać ludźmi, którzy nie będą cię hamować w życiu. Rozumiesz? Uciekaj od ludzi, którzy będą mówili: zostań w tym, w czym jesteś. Wycisz się. Uspokój się. Zostań jeszcze troszkę. Nie. Rozumiesz? Zmiany są przypisane Twojemu rozwojowi. Zmiany są przypisane też naszemu życiu jako wspólnoty.
naszemu ruchowi. Ten ruch nigdy nie będzie stagnacyjny. On nigdy nie będzie został w jakichś schematach. On zawsze będzie się poruszał na fali. Rozumiecie? Na fali. Zawsze będzie na fali. Ludzie się nie będą chcieli z tym zgadzać z zewnątrz. Powiedzieli, powiedzą, wy jesteście tacy niebezpieczni w tym. I to jest prawda, że jesteśmy niebezpieczni, bo jesteśmy przygotowani na zmiany, na różne ruchy. Dlaczego kończę ten cykl o Duchu Świętym właśnie tym? Bo chcę, żeby wasze umysły były absolutnie odblokowane. Że nie dzieje się, że następują zmiany, to nie jest coś takiego, że dzieje się coś złego, wręcz przeciwnie, coś dobrego się dzieje. To coś dobrego się dzieje. A że jest to trudne, dziwne, ciężkie, niezrozumiałe wielokrotnie na początku, to nic nie oznacza. Rozumiecie? Często możemy być w jakimś takim miejscu, w którym moglibyśmy zawrzeć różne pakty. I na przykład wielu ludzi nieraz tutaj mówią, Artur, już doszliśmy do pewnego miejsca, przecież nie potrzeba, po co ty to zrobiłeś na przykład, albo czemu tak się zachowałeś, albo kurczę, wszystko zburzyłem. Nic nie zburzyłem. Ja po prostu idę z zmiany w zmianę. W ogóle idę z zmiany w zmianę. To, że to wszystko wokół zostaje, to nie zostaje. No co mnie to obchodzi? Mnie to w ogóle nie obchodzi. Duch Święty. Jest moją miłością. To moja miłość. Uważam, że mam z nim dobrą relację. Dlaczego tak uważam? Bo się rozwijam. Bo się nie zatrzymuje, bo się zmienia. I cały czas widzę pewną nową odsłonę jego osoby. Przestałem się tego bać. Rozumiecie? Nie obawiam się. Chcę, żebyście widzieli takiego Świętego Ducha. Boga, który. No właśnie, Boga. Chcę, żebyście też rozumieli, że to nasze głowy są jedynie problemem i nic poza tym. Nie środowisko, społeczeństwo, rozumiecie? Tylko nasze głowy, to jest filtr. To tu jest filtr. Wszystkie ruchy, które usnęły, czy też nie rozkręciły się prawidłowo, to po prostu na tym poziomie zostały zablokowane. Świadectwo takie usłyszałem, Basia mi mówiła tam więcej, będzie chciała, to wam powie sama któregoś razu, ale nawiązała kontakt z taką kobietą, Basia, spirytualistką. Spirytualiści są ludzie, którzy mówią na nich też, że okultyści. Może to nie do końca tak jest, że to są okultyści. Okultyści są raczej skierowani na pewnego rodzaju komunikację z bytami duchowymi, konkretnymi takimi czy innymi. Spirytualiści to są ludzie, którzy wchodzą w duchową rzeczywistość bez Chrystusa. Są spirytualiści, oni są na całym świecie. Jedni są bardziej parachrześcijańscy, inni parabuddyjscy, różni oni tam są.
To są najczęściej osobowości prorocze, przeznaczone przed założeniem świata na proroków. Natomiast póki nie poznają Jezusa, to w ten sposób one się poruszają w mniejszym lub większym zakresie. Ale fajna rzecz, opowiadała właśnie, mówi, że chodziła w różne miejsca. Wiecie, osoba, która w duchowej rzeczywistości się porusza, to ona widzi szeregi zafałszowań. I mówi, że była w większości kościołów i mówi, to się śmiać chciało. Mówi, co oni tu robią? Ci Pana wzywają, żeby przyszedł. Mówi, po co wzywać Pana, jak Pan jest? W ogóle ci coś innego robią, w ogóle tam się szturmują bramy nieba, jacyś w ogóle bramy nieba. Ty siedziała, wiecie, jako osoba w ogóle niedawrozona się śmiała. Mówi, no bramy nieba szturmują, to w ogóle, to w ogóle znaczy, wiesz. I to raz przychodzi na Kasprzaka. I mówi tak. Ale to jest tak jakoś. Tak. Nie bardzo miałem co tu robić. Jedyne miejsce. Jedynie co widziała, to że albo jedni stali nad za, inni w zbrodniach. I tak wyglądała wasza wspólnota. I to było dla niej zagadkowe. Dla wieloletniej spirytualizmu. To było zagadkowe. Co to jest? Oddział Boży. Zobaczyła oddział Boży. Coś, co ją przerosło. Rozumiecie to? Jesteśmy ludźmi, którzy będą cały czas poruszali się po linii bliskiej relacji ze Świętym Duchem. I musicie go znać. Nie możecie go nie znać. Nie możecie też go znać częściowo. Musicie go znać w pełnej rozciągłości. Bo on będzie wam towarzyszył do końca waszej wieczności. Do końca waszej wieczności. Musicie wiedzieć, jaki on jest. Musicie z nim współpracować. Musicie rozumieć go. Nie możecie być ludźmi, którzy go nie rozumieją. Nie wolno wam się zatrzymać na jakimś poziomie poznania go. Bo on tak nie chce. On nie po to zamieszkał w nas, abyśmy tylko na jakimś odcinku go poznali. On powiedział, że wprowadzi nas we wszelką prawdę. On powiedział, że przypomni nam wszystko, co powiedział Chrystus. To są jego obietnice. To taki Święty Duch. I dlatego dzisiaj kończę tematem zmian, ponieważ to wymaga ustawicznej gotowości na zmiany. Na zmiany, nie ucieczki. Nie cofnięcia, bo ludzie ucieczkę czy cofnięcie też określą zmiana. Nie, nie. Zmiana to jest progresywna przestrzeń. Progresywna. Jak ja robię trening, jak ja wycisnąłem 100 kg, to zmiana to jest dla mnie 110, a nie 90. Rozumiecie, o co chodzi? To nie jest dla mnie zmiana, że się cofnę w 90. Nie, ja się nie cofam w 90. Dla mnie to jest wyżej, 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 wyżej. Tam, do przodu, do przodu, do przodu. Ten Duch Święty tak będzie was prowadził. A jak kiedyś ktoś wam będzie chciał powiedzieć, że Duch Święty to jest Duch, który chce z wami usiąść i siedzieć. Rozumiecie? To będzie precz diabła. Okay. Tak powiedzieć. Nie, takiego nie ma, takiego Boga nie ma. To jest wymysł twojej wyobraźni. Wstań, proszę. Ojcze, ja modlę się, aby to słowo i wszystkie inne słowa wypowiedziane w temacie Świętego Ducha dotarły głęboko do nas i wykonały w nas pracę, na którą my się dzisiaj zgadzamy i chcemy. Ojcze, jesteśmy gotowi na to, aby Cię lepiej poznawać. Chcemy, Duchu Święty,
aby nasze dusze jeszcze bardziej przylgnęły do Ciebie, abyśmy jeszcze lepiej Cię rozumieli, abyśmy byli jeszcze bliżej w naszych duszach i ciałach. Chcemy doświadczać tego, czego nawet dzisiaj nie umiemy ubrać słowa. Od Twojej osoby, Duchu Święty. Jesteśmy na to gotowi. Amen. Amen.